Dobra, pierwsze ogłoszenie parafialne. Dlaczego jestem ostatnimi czasem non-stop w czapkach? No bo fryzjerów zamknęli. No znaczy, nie, że fryzjerzy siedzą w pierdlu, ale wiecie, o co mi chodzi. Druga sprawa, tak, zostałem Avengersem. Największy hater tego serialu, ale nie, słuchajcie, ja lubię Avengersów, ja lubię całe MCU. Kupowałem sobie jakiś tam rush guard do jiu-jitsu i zobaczyłem Avengers, strasznie mi się podobał, więc wziąłem. Tyle. Natomiast wracając na chwilę do odcinka trzeciego, to jest czwarty. Jak zauważyliście w komentarzach, na sam koniec wyśmiałem całkowicie tą scenę, mówiąc, w ogóle z czego to się wzięło, że Bucky nie chciał przesunąć, nie, że, no tak, że tym razem to Bucky nie chciał przesunąć siedzenia. Myli mi się, no bo oczywiście, jak tylko przeczytałem pierwszy komentarz, a oczywiście 30 osób napisało, że no przecież to było odniesienie do sceny z Civil War, to miałem takie, lampka się zaświeciła, nawet od razu mówię, no wiem, to jest ta scena, w której Steve pocałował Shannon, oni siedzieli w samochodzie, no wyleciało mi to z głowy, nie oglądałem Civil War jakiś czas, nie wiem, lata pewnie, już wiecie, czas leci szybko, absolutnie mi to wyleciało z głowy. I więc jakby bije się w pierś, macie rację, no tamta scena jako odniesienie miała sens, ale to tylko pokazuje moim zdaniem, no bo trzeba się zastanowić, do jakiego stopnia ja jestem kretynem, a do jakiego stopnia scena sama w sobie nie ma sensu, chyba że wiecie, do czego się odnosi. I to jest zawsze problem w takich filmach i uniwersach jak MCU, gdzie jakby ten fanserwis i znajomość jakichś rzeczy, na przykład z komiksów, albo znajomość z poprzednich filmów, jak bardzo jest niezbędna, żeby dany film miał sens. I tutaj jest, wiecie, zawsze pojawia się to pytanie, gdzie jest ta granica między takim oczkiem dla widzów, którzy coś dodatkowo wyłapią, a gdzie jest to jakby, gdzie dana scena ma sens właśnie sama w sobie, bez znajomości poprzednich filmów. I jak dla mnie, w tym serialu ten moment był fatalnie po prostu bezsensowny i fatalnie wyreżyserowany. Wróciłem, w ogóle obejrzałem Winter Soldier między tymi odcinkami. Obejrzę pewnie Civil War teraz jeszcze raz między kolejnymi, żeby tak trochę sobie przypomnieć. Natomiast obejrzałem na YouTubie tam samą jedną scenę z Civil War właśnie. Bracia Russo zrobili tam, jeśli chodzi o reżyserię, kapitalną robotę. Jak oni we dwóch siedzą, jest takie ujęcie centralnie na nich z przodu. Chwila ciszy. Dowcip dzięki temu działa. Po czym mamy ujęcie na Kapitana Amerykę, jak się tam całuje z Shannon. Znowu ujęcie na nich, jak siedzą i... Cała scena działa, jest przemyślana, dobrze wyreżyserowana. Tutaj jest jakiś taki, wiecie, strzelanina, tu mało nie zginęli, po czym wsiadają do samochodu. Jakby znowu było takie samo ujęcie i taki moment w stylu... Czyli co, się nie przesuniesz? No może wtedy pewnie bym sobie przypomniał w ogóle tamtą scenę, bym miał w głowie, o, skądś to znam, nie? Nie ma tak, jest jakieś ujęcie z boku, z tyłu, z góry, coś, w ogóle przez chwilę strzelanina, a ten nie chce fotela przesunąć. Takie, jakby wykorzystują ujęcie, ta reżyserka, ci scenarzyści, wykorzystują ten dowcip ustanowiony 5 lat temu, czy tam w Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów 2016, 5 lat temu, i robią moim zdaniem to w tak nieumiejętny sposób, że nawet ja, człowiek, który te dwa superbohaterskie filmy widział po 10 razy, tego nie skojarzył. Częściowo moja wina, jestem debilem, ale częściowo to jest właśnie przykład dla mnie w słabej reżyserii. Fatalnego scenariusza, niezrozumienia własnej, jakby własnego uniwersum, na do którego dobudowywują. Nawet nie, że na podstawie coś robią, tylko oni dorabiają, takie wiecie, klocki Lego i oni sobie tak dorabiają, co tak wyobrażam, to nie działa to dla mnie. I płynnie mogę tu przejść do odcinka czwartego, który... Słuchajcie, no ja oglądam w necie, wiecie, recenzje Angry Joe, Jeremiego Jansa, nie wiem, Grace Randolph, ja oglądam mnóstwo kanałów, śledzę ich, takie wiecie, właśnie też analizy co tydzień, znaczy analizy, no recenzje też gadają o tym, widzę komentarze pod ich filmikami. Wszystkim ten serial się podoba. To jest kolejny kapitalny odcinek, więc jakby ja akceptuję, że ja jestem tym jakimś tam jednym, co mi się tylko nie podoba, no nie wiem, może tylko mi się nie podoba. Chociaż część z was w komentarzach też pisze, że jakby, że się zgadzacie. Słuchajcie, jak komuś się to podoba, ja nie mam z tym żadnego problemu, natomiast ja nie potrafię po prostu, ja tak hejtuję ten serial, jakbyście, ja bym chciał, żebyście ze mną siedzieli, żebym mógł na żywo oglądając po prostu to mówić, na zasadzie jakiegoś live'a zrobić przeglądając czy coś, nie wiem, bo no dosłownie mija 10 minut tego 50-minutowego odcinka i ja patrzę na zegarek, ja dosłownie mówię, no tempo jest tak fatalne, reżyseria i scenariusz w tym serialu jest tak fatalny, że ja po 10 minutach mam już dość, ja nie chcę tego oglądać dalej. I o co mi chodzi konkretnie? Mamy jakby otwierające ujęcie tego serialu, to jest to 6 lat temu w Wakandzie, Bucky, prawda, przezwyciężający, nie wiem, zabawy psychologiczne z... Wakandyjczykami? Nie wiem, z mieszkańcami Wakandy, którzy leczą go z tego prania mózgu. Dobra, wszystko super, Bucky płacze, wspomnienia. Najciekawsza rzecz z tego serialu. Natychmiast zgubiona, natychmiast fuck this, po prostu wchodzimy do współczesności. I współcześnie mamy naszą trójkę w mieszkaniu. Zimo, Bucky i Sam. Siedzą sobie na kanapie, ten sobie tam coś chodzi w kuchni, pije drinka czy tam coś.
I takie... Mamy chwilę ciekawych rozmów, bo w tym serialu najciekawsze są ich rozmowy. Sceny akcji są dla mnie fatalne i zaraz do tego przejdę. Głupie po prostu same w sobie, nielogiczne wewnątrz. Ale najciekawsze elementy są zdecydowanie w trakcie rozmów, jak dla mnie w tym serialu. Typu, czy jak ktoś weźmie super serum, żeby być tym super żołnierzem, to będzie od razu zły. I dochodzą do takich wniosków, że no ale Kapitan Ameryka nie był zły. Ktoś może powiedzieć, a czy aby na pewno? No przecież właśnie Civil War wzięło się stąd, że nie chciał podpisać, nie chciał się podporządkować. My wiemy, że był dobry jakby w naturze, ale wiecie, czy... No właśnie, tu się pojawia pytanie, gdzie jest ta granica dobra, zła, szara, coś pomiędzy, szara strefa, nie? I tak dalej, i tak dalej. To są wszystko takie rzeczy, które już właśnie MCU rozpatrywało w takich filmach jak Winter Soldier, jak Civil War i tak dalej. Potem wrócili do kosmicznych zagrożeń Thanosa i dobra, w dupie z ziemskimi problemami. Ale były te rzeczy rozkminiane wewnątrz MCU i jakby spoko, że ten serial trochę je tam zaczepia. Tylko moim zdaniem robi to nieumiejętnie. No i mamy scenę, jak się siedzą, gadają w mieszkaniu, po czym idą się czegoś dowiedzieć. Próbują się dowiedzieć, gdzie jest ta Carly, co jej szukają. I mamy dosłownie z 10 minut tej sekwencji, jak oni chodzą, ta nasza dwójka, Bucky i Sam, podchodzą do jakichś randomowych dzieciaków w tym miejscu, jakimś tam ośrodku. I dosłownie mamy powtórzenie ze 3 razy sceny, że podchodzą, mówią do kogoś na zasadzie, ej, wiecie coś o tej osobie? I tamte dzieciaki po prostu wstają i wychodzą. Ja nie wiem, ja już jak to oglądam, to jest takie dla mnie... Takie, zaraz, oni są w ogóle gdzieś chyba... To jest chyba Łotwa? Tak? To się dzieje w Rydze? Nie, zaraz, Łotwa, Estonia. Czy to jest Estonia? Ja zapomniałem, w jakim oni są mieście, ale... Dobra, to są gdzieś tam wschodnia Europa, obok nas gdzieś, nie? I wchodzą, wiecie, na zasadzie Avengersi po angielsku do jakichś dzieciaków, te dzieciaki tak po prostu wstają, nic nie mówiąc. W ogóle co to za scena jest? Co to się kurwa dzieje, no nie? Że nie chcą z nimi gadać. To jest tak śmiesznie zrobione, to mi przypomina takie sceny, wiecie, no widziałem już takie sceny w filmach, nie wiem, że tam jak ktoś wchodzi do jakiejś chińskiej wioski, nikt z nim nie chce gadać i potem tam ten jeden się wychyla, który mu wytłumaczy, nie lubią cię, bo jesteś przyjezdny, a oni takim nie ufają. Taka klisza, taki szablon, ale ta scena sama w sobie jest idiotyczna, po czym po takim kręceniu się przez 5 minut, mamy jak Baron Zemo, jak totalny creep w płaszczu podchodzi do takich dzieciaków na dziedzińcu, wysypuje im cukierki, jak taki kurwa książkowy gwałciciel, który daje dzieciakom cukierka tureckiego. Jacyś dorośli są przy tym, nie reagują, on daje tym dzieciakom cukierka, ta blondynka, no, dziewczyneczka mała urocza podchodzi, coś do niego mówi, znaczy w sensie on do niej mówi po angielsku, ona jako, nie wiem, mała tam, nie wiem, ze Estonii powiedzmy, whatever tam, Łotwa, Estonia, nieważne, mała Polka, nieważne, odpowiada mu coś po angielsku, ten w ogóle, nie, w ogóle cała ta scena jest tak zbudowana, że ja mówię, co tu się dzieje, po czym... Dziewczynka mu sprzedaje informację, on mówi, niech to będzie nasza tajemnica, nie mów tym, tamtym, to źli ludzie, nie? I my to słyszymy jako widownia, nie wiem po co, może byłaby jakaś tajemnica, jakbyśmy właśnie weszli z nimi, po czym jakby nakryli Zemo na rozmowie z dziewczynką, który robi, nie? To może by jakaś tajemnica była wewnątrz serialu, tymczasem nie, my znamy prawdę, oni nie znają, bo my razem z Zemo znamy. Potem dwie sceny później i tak on wszystkim mówi i tak razem tam idą, takie, po co w ogóle to było? Po co? W sensie... To jest takie, wiecie, wszystkie te, całe te 10 minut i oni wracają do mieszkania, siadają na kanapach. Całe te 10 minut to jest taki jeden wielki dla mnie, co tu się kurwa dzieje. Kto to w ogóle napisał? Ktoś wziął długopis, a w zasadzie tę klawiaturę i napisał te sceny. To jest jakiś dla mnie żart po prostu. To jest jakiś, nie wiem, w pijackim widzie chyba jakiś scenarzysta mógł takie gówno napisać dla mnie, nie wiem. I to jest serial, na którym ludzie się zachwycają. Ale hejtuję, Boże, jestem takim chamskim hejterem i pewnie jeszcze... Pewnie mijam jakieś, wiecie, mylę coś, więc teraz jeszcze będziecie mogli wypełnić w komentarzach, że hejtujesz, a nawet nie wiesz, co mówisz. Może tak jest. No nie wiem, no po prostu mi to nie pasuje, nie? Dochodzi do pierwszej sceny akcji, bo pojawiają się dziewczyny z Wakandy, które wcześniej dały tam mu, masz 8 godzin i wtedy bierzemy Zemo, nie? I tak, to jest taka scena w stylu milion zmarnowanych okazji, bezsensowna walka i absolutnie cringe'owe teksty typu no, z nimi to byś nie chciał walczyć, na zasadzie prędzej walcz z Bucky'em niż z tymi trzema, jak one się nazywają, Doria Milaje, jakoś tak, wiecie, no te łyse panie z Wakandy, ze straży przybocznej, nie? Znamy taki moment, który Jezus, takie jak Tony Stark w Avengersach, przewrócenie oczami. Co za głupi tekst, to jest takie budowanie czyjejś legendy, nie czynami, tylko słowami, że prędzej byś wolał walczyć z Bucky'em niż... Nie, prędzej bym wolał walczyć z 60-kilową dziewczyną, no, która ma włócznie i jest wyszkolona, niż z człowiekiem, który przechodzi przez betonowe ściany. To jest takie... Nie, zdecydowanie wolę tą 60-kilową kobietę. Jakbyście mi nie podkręcili jej umiejętności, biorę pistolet i w nią strzelam i ona ginie, wiesz. To jest na zasadzie... To jest takie... Boże, w sensie, tutaj się aż prosiło, żeby wyciąć ten tekst, pokazać jak Bucky z samym, no w zasadzie taka jest, powinno być takie ujęcie jak
opiera się swobodnie w kuchni na zasadzie, że ja tylko, wiecie, bierze popcorn, nie? Ja tylko będę patrzył, po czym mówi, ja bym z nimi nie zaczynał. I tyle wystarczy. Nie trzeba tutaj, wolałbyś prędzej walczyć z Panosem niż z... Takie, Jesus Christ. I wtedy ewentualnie powinny spuścić im w pierdziel. Ale znowu, ta scena, i zresztą ta ostatnia scena walki, do której zaraz dojdziemy, jak dla mnie stwarza taki problem, że ten serial, ci scenarzyści, oni nie wiedzą dokładnie, czym ten film ma być, ten serial, w sensie tonalnym. Czy to ma być walka na śmierć i życie? Czy to ma być... Czy my jesteśmy w ogóle, tak cofnijmy się o krok, cały ten serial, czy to jest prawdziwe zagrożenie terrorystyczne? Czy my tu mówimy o takim, wiecie, w stylu, że jak tylko możemy, z perspektywy Kapitana Ameryki, z perspektywy Sama Buckiego, z perspektywy wszystkich dobrych, jak tylko możemy skończyć cały konflikt, skończyć całą tą sytuację terrorystyczną, gdzie ludzie giną, to powinniśmy to zrobić o tak. Tymczasem tutaj cały ten serial dzieją się jakieś takie sytuacje, że bijemy się, ale tak nie na serio, tak może kogoś nie zabijmy, co... To się dzieje w ostatniej scenie, jest taki absurd, i wszyscy nagle tak... O Jezu! Ta terrorystka, co przed chwilą wysadziła ludzi w kosmos, kogoś uderzyła i poleciał w ścianę i zginął, i wszyscy... O mój Boże, myśleliśmy, że to tylko żarty wcześniej, takie kurwa... W ogóle, na zasadzie... Dobra, ale wracam. Biją się z tymi włóczniami ostrymi, z Kapitanem Ameryką i z, znaczy z dwoma żołnierzami tak naprawdę, którzy powinni mieć pistolet i zrobić... Ale nie mają. W ogóle to jest zaangażowanie amerykańskiej armii i rządu w zatrzymanie siatki terrorystów, którzy mają supermoce, sprowadza się do tego, że wysłali dwóch żołnierzy bez broni. I dosłownie koleś po prostu biega w spandeksie. No równie dobrze ja bym mógł teraz. No dobra, kurwa, jadę tam do Łotwy, Litwy czy tam Estonii, nie? No dali mu tarczę, którą umie rzucać. To jest tak głupie, że to w ogóle... No i dobra, mamy przedłużającą się scenę akcji, gdzie mogliśmy mieć ten właśnie humor, który wcześniej... Który w tym serialu czasami jest obecny. Czasami mamy taki Bucky i Sam, jak kurwa Chris Tucker i Jackie Chan, wiecie, w Rush Hour, nie? No w zasadzie tam się przekomarzają, czy tam w każdym innym filmie typu Buddy Cop Comedy się przekomarzają. Czasem nie. I tutaj pada jedno słowo, Bucky mówi, czy Sam mówi, że Bucky powinniśmy im przerwać. I Bucky nic nie mówi, tylko... Zaznam, świetnie ci idzie do tego John'ego Walkera. W ogóle ten Kapitan Ameryka nazywa się Johnny Walker. Załapałem teraz, powtórzyli to tyle razy w tym odcinku. Sam John Walker, nie Johnny, no ale wiecie, nie? Jak alkohol. Taki blue label. No bo nie wiem, takie niebiesko-czerwone kolory, no. Blue label, nie wiem, American label, nieważne. I to jest taki humor, jak Bucky to mówi, że taki, który... Mówię, dobra, to powinno działać, ale powinni mieć wcześniej scenę, taki... Kurwa. Nie mogę się wysłowić, ponieważ reżyseria jest na tak niskim poziomie, że... Ta reżyserka nieumiejętnie buduje sceny, które każdy reżyser komediowy umie robić. Najpierw powinno być ujęcie na nich, jak się opierają. Po czym jest walka i tam, wiecie, zmagają się włócznia komuś nad głową. Po czym takie cięcie na nich i... Po czym cięcie na walkę, po czym cięcie na nich i... Świetnie se radzisz, John. Takie, wiecie, to są takie sceny, które kurwa miliard razy były w filmach, które same się kręcą. Tymczasem tutaj jest to zrobione nieumiejętnie, nie? I nawet oglądając teraz Winter Soldier, miałem taką myśl, dobra, już wiem czemu... W jakichś, za przeproszeniem, scenach na ulicy, jak we dwóch sobie oni tam, ten Kapitan Ameryka stoi z tym kumplem, to ta reżyserka kręci ich tak. Ponieważ w Winter Soldier bracia Russo zastosowali takie metody, znane z filmów dokumentalnych, a co za tym idzie z filmów akcji, możemy się cofnąć tutaj do French Connection roku 70 i Friedkina, który swoje doświadczenie skręcenia dokumentów przełożył na film akcji o policjantach, żeby to wyglądało realistycznie i trochę zrewolucjonizował kino. No, nie tylko on, to nie jest aż tak proste, ale jesteśmy 30 lat później, 40 parę lat później i właśnie w Winter Soldier, jak jest ten moment, że Kapitan Ameryka się ukrywa, bo wiecie, był zamach na Nicka Fury'ego i tak dalej i Hydra nagle się okazuje, że S.H.I.E.L.D. jest tu, nie, tam jakaś Hydra i tak dalej i nasz główny bohater jest zbiegiem, wtedy jak jest zbiegiem, jest nim wtedy też Black Widow, Scarlet... Nie Scarlet Witch, tylko Scarjo, jest z nim, to wtedy rzeczywiście są kręceni w ten sposób, bo są zbiegami, jak w dokumencie typu, że ktoś ich tam próbuje odnaleźć, takie szpiegowskie kino. To są sprytne, reżyserskie pomysły na to, żeby przedstawić jakąś sytuację wewnątrz gatunku filmowego. Tutaj ta reżyserka, widać, że oglądała tamten film i stwierdziła, dobra, stoją na ulicy we dwóch i gadają. To jest takie niezrozumienie gatunku i tego, dlaczego tamci wykorzystali takie metody w kręceniu, ale... Dobra, biją się, nie biją się, Zimo się w ogóle wymyka, chwilę później mamy scenę, jak wszyscy idą razem ulicą, ja nie wiem, to jest, kurwa, mogłem sprawdzić, jakaś Łotwa czy coś, a oni sobie po prostu idą ulicą z kolesiem, który jest
terrorystą z biegiem, co uciekł z więzienia, coś Avengersi z nim idą i nowy Kapitan Ameryka, ludzie zachodzą po ulicy w biały dzień, na nich patrzą, takie... Co to się w ogóle dzieje? W ogóle, wiecie, cały film Civil War był poświęcony temu, jaka jest jurysdykcja tych ludzi, jakieś prawo zostało napisane. Cały film był temu poświęcony, a teraz jest takie przez okno. Jest takie, chodzą sobie gdzieś po Europie, robią co chcą z terrorystą, w zasadzie... Nie ma w ogóle... Ten serial, jakby w każdym aspekcie, ten serial chce zjeść ciastko i mieć ciastko. Chce być komedią, buddy cop, jest śmiesznie. Ale chce też być poważny, terroryści mordują ludzi. Chce być... O! Mamy tutaj takie właśnie na zasadzie... nie wiem, że teksty padają typu, że nie macie tu jurysdykcji. My mamy jurysdykcję, to wszędzie tam się pojawiamy, na zasadzie mówi ta z Wakandy, nie? Albo właśnie, czy, co oni mogą zrobić? Co może zrobić Kapitan Ameryka? Co mogą nasi Avengersi? Gdzie są granice moralności? Z jednej strony, z drugiej strony chodzą z terrorystą w biały dzień po ulicach, nic się nie dzieje, nikt ich nie ściga, nic w ogóle, jakby takie całkowicie w ogóle nieważne, nieważne, scena musi się wydarzyć, musimy mieć zaraz scenę akcji, bo to serial. No i dochodzi do tej sceny, już tak trochę skracając, że wiedzą, że jest pogrzeb, wiedzą, że ta Carly czy jakiej tam jest i Sam mówi, że, co jest całkiem sprytne, punkt dla scenarzysty, hej, nie tylko, że ma w ogóle dobrą gadanę, jest żołnierzem i umie trochę zrozumieć tą dziewczynę, która, wiecie, na zasadzie jest trochę takim rewolucjonistą, ale chciałaby czynić dobro. Ale Buck przede wszystkim sam mówi, że wcześniej działał jako, jak to się nazywa, no w tych kółkach wsparcia dla jakichś tam eks-żołnierzy i tak dalej, nie? Jako psycholog, powiedzmy. Spoko, fajny pomysł, może niech z nią zagada, może wreszcie, kurwa, w filmie tego typu nie będziemy mieć finału odcinka jako kto kogo walnie mocniej po mordzie, tylko jakiś aspekt psychologiczny, rozkmina dotycząca właśnie tych motywów w tym serialu, typu czy jesteś dobra, czy zła, i jak się, wiecie, no to takie Civil Warowe trochę, nie? Po której stronie Kapitan czy Iron Man podpisujemy, czy nie? Robi się ciekawie. Ten nasz napalony Kapitan Ameryka mówi, że masz tam 10 minut czy coś i... No i oczywiście jest taka znowu szablonowa, kliszowa scena, że Samowi już się coś tam udaje, nawiązuje z nią nić porozumienia. Tymczasem oni gdzieś tam czekają i Kapitan Ameryka, nasz nowy, jak dziecko... To też jest ważne, zaraz do tego dojdziemy, ale na razie powiem tyle, że jak dziecko tupcze i no już 10 minut minęło, a co jak mu się coś stało? Będziesz miał krew na rękach, Bucky, nie? I idą do niego, nie? I oczywiście mamy taką kliszową scenę, którą też widzieliśmy milion razy w kinie, że już prawie mu się udało ją zagadać, ale oni, wiecie, wyszli, mu przerwali i zepsuli wszystko, nie? No, klasyka kina, prawda? I nie, tylko, że oczywiście to jest zrobione w tym serialu, zgodnie z konwencją tego serialu, czyli w debilny sposób, który kompletnie nie ma sensu, ponieważ ten nowy Kapitan Ameryka mówi do Buckiego, a co jeśli ona go tam, nie wiem, on potrzebuje pomocy i tak dalej. No to kurwa, podejdźcie do tych drzwi wejściowych, stańcie za ścianą i posłuchajcie, czy ona go teraz napierdala młotkiem po głowie, czy rozmawiają i on praktycznie ją przekonał. Tymczasem on po prostu wychodzi tam taki i musimy mieć scenę akcji, że ona ucieka i tak dalej, nie? To jest tak głupie. W sensie, wystarczyło po cichu podejść za ścianą i poczekać, takie na zasadzie, słuchaj, dobra, no nie, no, Samowi się udaje, zaraz będziemy ją mieć w kajdankach, czy tam, nie wiem, się poddać czy coś. No ale oczywiście... Można to jakoś usprawiedliwić, że ten nowy Kapitan Ameryka po prostu jest cymbałem narwanym, agresywnym i tak dalej. Co znowu pokazuje, jak głupi jest ten serial, że nowym Kapitanem Ameryką przedstawili go jako takiego super żołnierza i tak dalej. Został ktoś, kto nie przeszedłby testów psychologicznych i go z wojska by wyrzucili, bo na wszystko reaguje na zasadzie jak karykaturalny czarny charakter filmowy. Takie... Dla mnie to jest takie naplucie w twarz prawdziwym żołnierzom, którzy są najlepszymi zawodowcami wśród zawodowców na świecie, tak? Na zasadzie tacy specjalci jak on w rzeczywistości. I oczywiście nie mówimy jakichś tam, co wrócili z wojny, mają PTSD i problemy psychiczne, nie? Tylko takich, co właśnie przeszli testy psychologiczne i jest z nimi wszystko okej. Okay. To są absolutni zawodowcy, więc to jest takie plucie w twarz żołnierzom zawodowym. Tak samo jak się w filmach często pluje policjantom, lekarzom i tak dalej, nie? Jak scena tego wymaga. No i właśnie, dochodzimy do tego finału, gdzie jest ostateczna bójka i tak dalej. No i oczywiście, jak tylko Kapitan nasz Ameryka nowy w trakcie tego sezonu widać było, że jest pierdołą, która nic nie może zrobić, no bo nie ma supermocy, no to wiadomo było, że pojawi się taki pewnie rozkmina typu uuu, a może on weźmie to serum, nie? Jak tylko może, oczywiście bierze. Ja też bym wziął na jego miejsce. Ja, z tego co widzimy, to serum nie zmienia ludziom psychiki, po prostu daje ludziom moc. I tak jak Steve Rogers był dobry, tak nadal jest dobry, tak samo Bucky, gdyby nie pranie mózgu, jest dobry, tak? W sensie, nie? Więc nie widzę powodu, żeby nie wziąć. No, oczywiście.
jak wiemy, że nasz nowy Kapitan Ameryka to trochę psychopata, to my byśmy mu nie dali, ale... Nie, w sensie z perspektywy jego, ja też bym wziął. I z perspektywy każdego bym wziął. Ja bym chciał, kurwa, biegać przez ściany, biegać szybciej, być silniejszym i, nie wiem, nieśmiertelnym. No każdy chyba, kurwa, by chciał, nie? Takie, wiecie. Ale rozkmina, czy wziąć, czy nie, jak sam powiedział, że nie. Czemu nie? No ale dobra. Mamy ostatnią scenę akcji, gdzie 15 razy jest to cięcie, znaczy, wiecie, jest zmiana na tego jego czarnego kumpla, który jest tam przywiązany, potem się uwalnia. I takie... Jak mieli w trakcie tego odcinka rozmowy, wspomnienia tutaj, wiecie, na zasadzie tam, że razem coś przeszli, wojsko i jakieś rozkminy wspólne, po czym mamy takie 15 razy takie walka na tego kumpla, walka na tego kumpla, to mówię, aha, czyli on zginie w tym odcinku, nie? Jak od razu to widać, nie? I szczególnie, że widzimy, że nasz Kapitan Ameryka jakby tak fatalnie setupowali, tak fatalnie przygotowali tą jego złość, że w pierwszym odcinku pokazało nam się tylko jego ujęcie w telewizji z perspektywy Sama, w telewizorze zobaczył i od razu my jako widzowie go nie lubimy. O Jezu, nowy Steve Rogers przejmuje pałeczkę i jakiś taki pajac w telewizji, nie? W drugim odcinku było powiedziane, hej, to jest normalny żołnierz, fajny ziomeczek, taki w stylu, wiecie, zasłużony, nie? Mówię, a spoko, czyli zrobili twist, że on będzie normalnym ziomkiem, że to jakby to nie jest, wiecie, no nie? Jest okej, nie? W trzecim odcinku koleś mu coś powiedział, no napluł w twarz, to on powiedział, wiesz kim jestem, jak zbuntowany 14-latek, który musi przypomnieć, że jest kimś ważnym, bo nikt go nie szanuje. W tym momencie mówię, aha, czyli jednak idą drogą, że ma wybuchy agresji, czyli będzie w końcu tym złym, znaczy przynajmniej w jakimś tam stopniu, nie? W tym odcinku, czy w poprzednim odcinku, już się zgubiłem, no miał kilka takich momentów agresji, takiego właśnie jakiegoś wybuchu. Jest jakaś konkretna scena, którą zapomniałem, ale no nieważne. Od razu widać, że będzie tym złym. Od razu widać, że nadchodzi scena, że zrobi coś głupiego. I to było tak oczywiste, że na koniec tego odcinka z tym, o jakże, o Jezu, ujęcie, tarcza we krwi, to ja sobie właśnie myślałem, że dobra, żeby to nie było tak debilne, to muszą zrobić twist, że on właśnie tego nie zrobi, że się opanuje. No bo to, że to zrobi, jest dla mnie tak oczywiste, tak nieciekawe, w sensie tak po prostu wyłożone na tacy od trzech odcinków, że mówię, nie wiem, no... Wciąż jednak słyszę w necie, że ależ wytwórnia Disneya jest odważna. Tarcza Kapitana we krwi. Takie, wow. The Boys nie oglądaliście? Tak w stylu... Takie, nie ma to w ogóle dla mnie sensu. Wzięli jakiegoś randomowego żołnierza, dali mu strój Kapitana Ameryki i nie przepadali psychologicznie, powiedzieli idź świat. No wow, zabił kogoś. Takie kompletnie nie ma to sensu dla mnie, nie? I, no ale ta ostatnia scena walki, oczywiście, no pomijając, że te wszystkie sceny walki są dla mnie strasznie nudne i słabo wyreżyserowane, trochę migawki, trochę jakiegoś tam, wiecie, klasycznego, ktoś kogoś rzuci o ścianę, bo jest silny, ale generalnie dochodzi do tego momentu, że wszyscy walczą tutaj z terrorystami, można by przypuszczać na śmierć i życie, po czym wybiega ten kumpel, dostaje od niej tam pięść czy kopnięcie, już nie pamiętam, I leci w ścianę i ginie najprawdopodobniej. Oczywiście tutaj dr Mike z YouTube'a powinien natychmiast wyskoczyć i chest compressions, bo skąd wiecie, że nie żyje? Kurwa, uciskajcie, może przeżyje. I pierwsze co myślałem, to sam powinien wziąć go na skrzydłach do jakiegoś pobliskiego szpitala, a nie? Umarł. Ale dobra, wiadomo, filmowe podejście do rannych ludzi. W rzeczywistości chest compressions. I to jest ten moment, jak on ginie, nie? Gdzie dosłownie wszyscy na chwilę się zatrzymują. No to już mówiłem, to jest dla mnie tak głupie, to jest dla mnie tak po prostu... No to walczycie z terrorystami na śmierć i życie? Czy tylko się tak filmowo bijecie troszkę na zasadzie tam ojej, to teraz ja ciebie... Takie... O co chodzi w tych scenach, skoro go uderzyła i nagle wszyscy... O nie, ale przecież to... Nie wiem, mieliśmy jakąś kurwa niepisaną umowę, że my się tego tak... Wiecie, do siniaka na ręce, nie? Takie w ogóle... W sensie... O co... To jest, wiecie, no to jest taki moment stylu jak, nie wiem, końcówka, powiedzmy, Winter Soldier, jak tam z Hydrę próbują obalić, zagrożenie kosmiczne, że tam na zasadzie te wielkie statki powietrzne, Shielda będą strzelać do ludzi niewinnych na ulicach i takie na zasadzie Bucky został spoliczkowany, jakie, o nie, tak, o Jezus, tak tego nie było w umowie. Taki kurwa po prostu. Tutaj walczą kurwa z terrorystami i swoją drogą wystarczyłby jeden pistolet. Wystarczyłby jeden człowiek z pistoletem, kurwa, i wszystko by poszło. Szczególnie, że widzieliśmy, co było trochę zaskakujące, że kule mogą ranić tych super żołnierzy. Może tam, może mniej niż zwykłych, ale no ewidentnie ranią. To, no, tym bardziej nasz Kapitan Ameryka powinien tu biegać z M16, czy tam nowymi wersjami tej broni. No nie wiem, dla mnie to jest po prostu tak żałosny serial. Scenariusz tak bardzo nie ma sensu. I oczywiście takie...
no to widać z kilometra, takie o Jezu, wybieg na środek placu, gdzie wszyscy stoją z komórkami, takie no wow, w sensie nie spodziewałem się tego, naprawdę. W sensie dla mnie problem z tym istnieje od momentu, w którym w ogóle ktoś wpadł w tym serialu na pomysł, że trzeba mieć nowego Kapitana Amerykę, którym będzie zwykły żołnierz, który będzie biegał potem bez broni po świecie, udając symbol. To jest tak głupie. Ten serial jest tak głupi już na starcie, że po prostu... Przecież biorąc pod uwagę całą tą sytuację, że rozpracowują siatkę terrorystów i chodzą w ogóle w biały dzień po ulicach z terrorystą, który uciekł z więzienia, Avengersi. Batalion wojska powinien być w tym miejscu już, nie? To jest takie, oni wszyscy powinni być tam na zasadzie wyjdźcie z podniesionymi rękoma, a nie się bijecie i na pięści. Takie... Mało tego, oni w ogóle w tej scenie cały czas tam ktoś nożem macha, nie? Na koniec, tam wszyscy mają noże, to chyba machają, żeby kogoś zabić, nie? Ale nie, uderzyli jednego, poleciał i ojej! Wszyscy się zatrzymali na chwilę, tak o nie, więc tak, że duszę kogoś na zasadzie tak i tak tamten został uderzony i o nie! Uderzyła go, widziałeś? O, to zaskoczenie, no. Dobra, wracamy do duszenia, tak. No, robię sobie jaja oczywiście, ale wiecie, no w sensie... A, z takich jakichś mniejszych rzeczy jest ten moment, jak ta z Wakandy wsadza palec tam temu Bakiemu w tą rękę i ona mu odpada, nie? Na zasadzie, że takie jakieś zabezpieczenie, nie? I tak sobie pomyślałem, oni tak patrzą na siebie, to Jezus Maria, ale nie wiedziałem, czy tak mogą. Czy ona nie powinna mieć po prostu jakieś bransoletki z przyciskiem? Na zasadzie, wiesz, dezaktywujemy ci, tak jak Iron Man ma kontrolę nad tym Spider-Manem, czy swoim tym. W takim sensie, musiałam mu tam rękę wsadzić? W ogóle powinno być klik. To jest jakieś urządzenie z tą technologią, nie może mieć komputera w sobie, takie... Musiała przy tym grzebać. Takie, budowaliśmy ci takie zabezpieczenie, tylko żeby go użyć, to musimy cię pokonać. I wiecie, no ja wiem, że bardzo cienka granica jest między konstruktywną krytyką, a po prostu takim, że hejtuję, bo mi się nie podoba. Ja rozumiem, nie? Ale nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale dla mnie po prostu wszystko jest w tym serialu niezasłużone. Ta końcowa scena, że on stoi z tą tarczą i ten, to jest dla mnie tak niezasłużone po prostu. To jest tak z dupy. To się wszystko dzieje dlatego, że scenarzysta chce, żeby to się działo, a nie naturalnie wynika z tego świata. Gdzie po prostu no, nie ma żadnej logiki wewnątrz tych scen, tego jak postępują ci ludzie. Cały ten interesujący temat moralności, takiej znowu civil warowe rozkminy, jest całkowicie tutaj pogrzebany pod jakimś, wiecie, na zasadzie, że nie wiadomo, czy walczą na śmierć i życie, czy to wszystko tak, trochę się bijemy. Jakby... To jest trochę tak, jakby ktoś wziął The Boys i przepuścił przez marvelowskie sito i wyszła taka papka, takie coś pomiędzy. Ani Marvel, ani to fajne, śmieszne i przyjemne, ani The Boys brutalne i realistyczne, tylko taka papka pomiędzy, gdzie nic nie ma sensu. I nie lubię tej reżyserki, która... Ale sobie pomarudziłem. No, a teraz idę obejrzeć Civil War, bo lubię Civil War. Przynajmniej zobaczymy, czy lubię po latach. Nie, no na pewno lubię. Czekam na wasze komentarze. Miejcie litość. I do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.